Banda esamanów wpada do gmachu sądu, do pokoju adwokatów. Ryczą w swoich krzykach do sędziów, do obrońców. Krzyczą głośno: Jude raus, Żydzi won! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Przypominam, że widzimy się tylko i wyłącznie tutaj, nigdzie indziej. Dziś o pewnych dwóch znaleziskach, o pamiętnikach, które po ponad 77 latach kapitulacji Festung Breslau wyszły na światło dzienne. Jeden został odnaleziony w Edynburgu, w Szkocji, a drugi w archiwum wrocławskim. Obydwa pamiętniki pisały dwie Niemki, które mieszkały w Festung Breslau. Jedna nazywała się Anatolia Cecylia Naszycki, a druga Hildegard Troski. Proszę sobie wyobrazić, że jedna rocznik 1920, a druga 1899. Z całkowicie różnych warstw społecznych, dzielących między sobą prawie 20 lat. Ale miały wspólny mianownik. Tym mianownikiem były hitlerowskie, nazistowskie Niemcy, Festung Breslau, Hitler i trauma wojenna. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiali w naszym odcinku. Pamiętnik Anatolii Cecylii Naszycki znalazła jej córka Marianna w skrzyni za szafą, w odrapanej skrzyni z jakimiś archaicznymi nalepkami. Berlin, Hirschberg, Reisegebirge, Niederschleise. A drugi przeleżał w archiwum artydiecezjalnym i odnalazł go pewien ksiądz. Obydwa zostały opublikowane w języku polskim. Linki do nich znajdziecie w opisie pod filmem. Pierwsza pochodziła z klasy średniej, ale dość zamożnej klasy średniej. Mieszkała na dzisiejszych ulicy Powstańców Śląskich. W domu była służba. Matka była lekarką, ojciec był urzędnikiem, rojalistą. Matka była przeciwnikiem Adolfa Hitlera. Ojciec uważał, że należy się przystosować. Jeden z braci wstąpił do Komunistycznej Partii Niemiec. Drugi poszedł do SA. Wcześniej Hitlerjugend, został fanatycznym nazistą. Siostra, która miała zostać zakonnicą, zaręczyła się z SS-manem. A Troski zaczęła pisać pamiętnik dopiero w 1940 roku, jak wstąpiła do sióstr Notre Dame, tutaj właśnie we Wrocławiu. Pisała go aż 22 lata. Natomiast pierwsza pisała od momentu, kiedy miała 12 lat, a skończyła w 1947 roku, kiedy wyemigrowała do Szkocji. Listopada 1932 roku Naszycki zanotowała w swoim pamiętniku. Hubert, brat, który wstąpił do Narodowych Socjalistów, opowiada w domu, że komuniści nigdy nie zdobędą władzy, póki żyje Hitler. Hitler to jedyny człowiek w Niemczech, który jest w stanie wykopać komunistów z Rzeszy.
Dokładnie. Jego tata, nasz tata, papa, musi mu przyznać rację. Choć papa nie znosi narodowych socjalistów, stwierdza, że komuniści są gorsi, bo narodowi socjaliści to przynajmniej chrześcijanie. Proszę zobaczyć, chrześcijanie. A mama, mimo że też nie jest zwolenniczką nazistów, stwierdza, że bardzo by chciała, aby już był spokój na ulicach. Następnego dnia Hans, ten brat, który jest w KPD, w Komunistycznej Partii Niemiec, zostaje zmasakrowany na ulicy przez bojówki SA-manów. Wtedy siostra, która prowadzi pamiętnik, Anatonia, pisze, że Hans jest bohaterem. Wszystkie gazety się o nim rozpisują. To nasz bohater, który stawił czoła przeciwnikom politycznym. Okazuje się, że w 1933 roku w styczniu, a więc za 2 miesiące od tego wpisu, Adolf Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy. O tym Naszicki dowiaduje się ze swojej katolickiej szkole. Biegnie więc szybko do domu z całą nowiną, a po drodze spotyka panią Schwarzkopf, która również pracuje przy kościele. Pani Schwarzkopf złapała ją za buzię i powiedziała: dziecko, ty nawet nie wiesz, jaki dzisiaj jest szczęśliwy dzień. Koniec z rozpaczą, koniec z goryczą i z biedą. Wreszcie nastała sprawiedliwość dla wszystkich zwykłych Niemców. Mamy prawdziwego kanclerza, człowieka, który zaopiekuje się nami raz na zawsze i do końca życia. W pamiętniku Antoni Radość w Rzeszy wprowadzono dekrety o ochronie państwa i narodu niemieckiego. Co oznacza? Oznacza to, że nie wolno więcej zrzeszać się przeciwnikom politycznym. A więc wichrzyciele, którzy psuliby dzieło Führera, nie będą mieli głosu. Papa jest szczęśliwy, a Hans twierdzi, że to kaganiec nałożony dziennikarzom, a później nałożony całemu narodowi, że to koniec godności, koniec wolności, koniec czegokolwiek tego do tej pory znaliśmy. Tato krytykuje Hansa. Hans krzyczy, że ojciec jest bufonem. Willy Cohn, który był historykiem żydowskiego pochodzenia i weteranem I wojny światowej, również prowadzi dziennik. Oczywiście obie osoby się nie znały. U Cohna jest zapis. W marcu 1933 roku banda SA-manów wpada do gmachu sądu, do pokoju adwokatów. Ryczą w swoich krzykach do sędziów, do obrońców. Krzyczą głośno: Jude raus, Żydzi won! Mecenasa Weissa pobito okrutnie. To przedwczoraj. A wczoraj Barnaba, który jest szefem Zjednoczonych Teatrów we Wrocławiu, wyciągnięto jak psa do Lasu Osobowickiego i tam pobito gumową pałką i batem na psy. To jest właśnie Rzesza. A u Naszickich poglądy się nie zmieniają. Hans jest oskarżony o to, że chciał się włamać do magazynów amunicji w Oranienburgu. Trafia do obozu koncentracyjnego. Papa chwali Hitlera, dlatego że wcześniej pochwalił go papież za to, że świetnie radzi sobie z komunistami. W ogóle zastanówcie się nad tym, czy Naszicki to jest krwiste germańskie nazwisko? No i właśnie, Antonia pisze w pamiętniku, że papa musi wysyłać dokumenty do Urzędu Głównego Rzeszy, aby potwierdzić ich narodową niemiecką tożsamość. Przychodzi odpowiedź: o zgrozo, żółte papiery. Każdy wie, co oznacza żółty papier, że jesteśmy spokrewnieni z Czechami, z Polakami
albo jeszcze, nie daj Boże, gorzej. Papa toczy śmiertelny bój z urzędnikami w Berlinie. W końcu wygrywa. Dostajemy brązowe papiery. Jesteśmy w 100% Niemcami. W naszej rodzinie nie było, nie ma i nie będzie żadnych Polaczków. Zanotowała w swoim pamiętniku oburzona 15-latka. Matka Antoni pracuje dalej jako lekarka w szpitalu i wchodzi w skład komisji, która opiniuje sterylizację chorych psychicznie, a także ludzi z chorobami dziedzicznymi. Jej opinie są zawsze negatywne. Ona jest przeciwna eugenice. Przychodzi do domu i mówi do swojego męża: wyobraź sobie, że mój kolega z komisji powiedział, że jest za sterylizacją tych ludzi, którzy mają nawet zajęczą wargę. To oburzające. Mąż stwierdza, że mieszanie krwi ludzi zdrowych z ludźmi chorymi jest bardzo złe i wymaga jakiegoś uporządkowania. Zawsze wydaje negatywne opinie, ale i tak jest przegłosowana przez innych członków komisji. Wreszcie dyrektor szpitala dostaje szału, wzywa ją i mówi, że jej postawa jest antyniemiecka, że wyrzuci ją z pracy, a rodziną zajmie się gestapo. Wtedy matka Antoni wydaje opinię pozytywną. Wydaje opinię pozytywną pokojówce, sierocie, którą się wcześniej opiekowała. To niesamowite, ile mogą kryć takie pamiętniki, ile mogą kryć zakamarków, kanalików przeszłości ludzkiej natury. Ja chciałem wam pokazać, że też mam takie pamiętniki, które wyszły na światło dzienne po prawie 100 latach. Dopiero jestem w trakcie ich rozszyfrowania. Nie chcę zdradzać więcej, ale obiecuję, że jak tylko dowiem się prawie wszystkiego, co w nich zostało napisane, na pewno się tymi pamiętnikami podzielę. Wracając do pamiętników z Breslau, siostra Troski, która uczy religii, mówi do dzieci: będziemy pisali teraz list do kanclerza Rzeszy, do Führera. Piszemy: drogi Führerze, dzieci piszą. Siostra mówi: stop, nie tak. Piszemy inaczej: drogi wujku Führerze, wyobraźcie sobie, że piszecie listy jakby do świętego Mikołaja. Niemieckie święto gimnastyki i sportu trwało we Wrocławiu cały tydzień. Miasto było w transie, krzyczało, falowało. Antonina krzyczała w swoim pamiętniku: wszyscy jesteśmy zjednoczeni. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Krzyczały ulice, krzyczały kawiarnie i krzyczały parki. Za rok wybuchła wojna. 15-letnia wrocławianka pisze w pamiętniku: Polska została pokonana zaledwie w 18 dni. Führer jest wielkim wodzem. Teraz Polacy są pod panowaniem niemieckim. Na wrześniowej sesji Rady Miasta w Breslau burmistrz tego miasta odpowiedział, że Niemcy nie miały wyboru. Zachodnie demokracje obwarowały się żydowskimi adwokatami. Führer do końca chciał zachować spokój, ale przeskoczył ich wszystkich i otworzył, zabezpieczył nasze pozycje na wschodzie. Tego demona nie można było już powstrzymać. Inspiracją do tego odcinka był artykuł dziennikarki z Wrocławia,
pani Beaty Maciejewskiej, za co szczerze dziękuję, bo dzięki niemu dowiedziałem się o istnieniu takich pamiętników. Linki do nich znajdziecie w opisie pod filmem. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają i stawiają wirtualną kawę. Jest ona niezwykle smaczna i daje nam mocnego kopa. Każdy sub jest na wagę złotego pociągu, a każda łapka w górę na wagę bursztynowej komnaty. Dziękuję, że jesteście z nami. Pozdrawiam. Łukasz Kazek, History Story. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.